Witam serdecznie. Dzisiaj tak naprawdę no, taki czas przyszedł, że używamy nowych technologii i w sumie to są jedyne narzędzia dzisiaj, które są wykorzystywane przez nauczycieli w edukacji zdalnej. Natomiast ja przygotowałem dla Państwa coś, czym się osobiście zajmuję, czy na Uniwersytecie Gdańskim, czy w Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Moje dzieci mnie dość też mocno tych rzeczy, które chciałbym Państwu dzisiaj pokazać, uczą, więc przygotowałem taką krótką prezentację. Okej, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, dlaczego tak naprawdę ważna jest higiena cyfrowa, w szczególności w okresie zdalnego nauczania. I no rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że dzisiaj mamy dość szczególny czas, ale taki czas, w którym w sposób szczególny powinniśmy rozmawiać o higienie cyfrowej. Dlaczego? Dlatego, że czas ekranowy spędzany przez uczniów, przez dzieci, przez młodzież wyraźnie się wydłużył. To dość duży problem dla tak zwanych low-tech parents, czyli rodziców, którzy za wszelką cenę dbali o to, żeby no, chronić w jakiś sposób dzieci w kontekście używania nowych technologii. Sam jestem rodzicem, który w jakiś sposób został zmuszony przez to, żeby kupić 8-latkowi tablet, no ale nie miałem za bardzo innego wyjścia. Druga rzecz, która zdaje się wpływać na negatywne wzory używania nowych technologii, które w mojej opinii dość mocno mogą teraz budować, to kwestia tego, że tak naprawdę nasze życie toczy się. Nic nie słychać, słaby głos. To prosimy o przełączenie. No dobrze, to ja słyszę. Ciągnę dalej. Nasze życie realizuje się tak naprawdę w jednej przestrzeni. To jest dom. Kiedy wiemy, że naturalną naszą taką życiem i jakością tego życia jest realizowanie się naszego życia w trzech przestrzeniach, czyli dom, szkoła i szeroko rozumiana przestrzeń publiczna. No, w czasie rozwoju pandemii koronawirusa jesteśmy dość mocno pozbawieni kontaktu z innymi, a to powoduje, że bardzo często sięgamy całkiem słusznie po nowe technologie po to, żeby skontaktować się z innymi. Po prostu nowe technologie nie przyczyniają się tylko do tego, co Lech powiedział, że edukacja może być bardziej interesująca, natomiast no, przyczyniają się również do tego, że jesteśmy w stanie zobaczyć kogoś, porozmawiać z kimś, spotkać się online. Cyfrowa higiena, która dzisiaj jest albo może być dość mocno zaburzona, jest również związana z tym, że dotychczasowe plany, które w domu mieliśmy w zakresie funkcjonowania, rozkładu dnia, obowiązków, ale też zasady dotyczące używania nowych technologii. One tak naprawdę powodują, że no, praktycznie na nowo wybudować całą swoją obecność w domu. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, wywołują dwie rzeczy. Anomię społeczną, czyli taki stan rozpadu tego, co do tej pory było wiadome i przewidywalne, ale też stan, w którym jeszcze tego nowego życia nie jest w żaden sposób, żeśmy go nie regulowali. A stan anomii społecznej bardzo wyraźnie wpływa na
zwiększony poziom strachu i lęku. I ten zwiększony poziom strachu i lęku jest tutaj kluczowy. Dlaczego? Dlatego, że zwiększa nam się potrzeba redukcji tego strachu i lęku. I najczęściej w kontekście tego neuroprzekaźnika, o którym mówił Lech, czyli w kontekście dopaminy, redukujemy ten strach po prostu. Ok. No, my oczywiście żyjemy w świecie cyfrowym. To są najnowsze dane z całego świata dotyczące tego, ilu jest nas na świecie, ilu używa telefonów komórkowych, ile ma dostęp do internetu. Od razu powiem, że dzisiaj dostęp do internetu jest bardziej powszechny niż dostęp do szczoteczki, pasty do zębów, więc to też w kontekście takiej higieny osobistej warto o tym rozmawiać. Natomiast w porównaniu do poprzedniego roku, zobaczcie, jak bardzo mocno w ciągu tylko jednego roku przybyło użytkowników internetu, to 7%, no i 9,2% przybyło nam osób, które są aktywnymi członkami mediów społecznościowych. Nauczanie młodych dzieci na Facebooku czy przez Facebooka nie dość, że jest prawnie zabronione, czy powinno być, natomiast proszę pamiętać, że to, co przykleja nas, a w szczególności dzieci, do takiego niekontrolowanego korzystania z nowych technologii, bardzo często są właśnie aplikacje społecznościowe. Czyli my, realizując obowiązek nauczania zdalnego przez Facebooka z dziećmi, które są w pierwszej, drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej, nie tylko łamiemy prawo, ale niechcący przyklejamy je do nowych technologii. Dlaczego? Bo Facebook jest naturalnym miejscem spotkań ludzi, więc poprzez używanie portali społecznościowych realizujemy naszą wewnętrzną potrzebę do spotkania się z innym człowiekiem. W Polsce to wygląda mniej więcej tak. Przypominam, że to są dane ze stycznia 2020. Nowszych danych nie ma dla Polski. W porównaniu do tego, co było rok temu, widzimy, że troszkę nas ubyło Polaków, ale przybyło nas w sposób zasadniczy, bo 1,4 miliona osób używa z nas więcej kont społecznościowych. Przeciętnie spędzamy, to są dane dla osób od 16 do 64 lat, przeciętnie spędzamy czasu w internecie 6,26 minut. Nie wiem, ile teraz więcej. Podejrzewam, że więcej, bo przecież 4-5 godzin od rana jesteśmy, że dzieci są przy komputerach. No ale żadnych tutaj danych nie mamy. Oczywiście my w fundacji wychodzimy z założenia, kilku założeń, że nowe technologie są super. To, o czym Lechu powiedział, to są świetne narzędzia podnoszące nasz poziom edukacji. Natomiast wychodzimy też w fundacji z założenia, że jakiekolwiek nadużywanie nowych technologii jest szkodliwe. My po 5 latach badań też wiemy, co wpływa na to, jak młodzież używa nowych technologii. Chciałbym tutaj w tym kółku zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Okazuje się, że to, jak nasza młodzież używa nowych technologii, w dużej mierze zależy od relacji, jaką mamy z najbliższymi, oraz od świata wartości, jaką prezentuje dane uczelnie. Swego czasu opracowaliśmy taką ideę w fundacji, która myślę, że dość dobrze pasuje również do dzisiejszego wykładu, że życie młodych osób, tych z pokolenia Z, czy z pokolenia I, czy z pokolenia Alfa, bo to różnie się o tym mówi, można zamknąć w takim trójkącie,
wierzchołki, wyznaczają trzy ważne dla młodzieży pojęcia: internet, aplikacje i mobilność. Natomiast żeby ich używanie internetu było bezpieczne, było higieniczne, było konstruktywne, my w domu, ale też w szkole, powinniśmy budować trójkąt oparty na trzech innych wierzchołkach, na dobrych relacjach, dobrych zasadach, czyli ramię, i na pewnym rytuale, czyli czymś ważnym w życiu dzieci, na co one czekają, czego pragną. I w tych rytuałach wspólnie uczestniczą z uczniami, z nauczycielami czy rodzicami. Żeby mówić o higienie cyfrowej, zwróćmy się troszkę do tych elementów, które powodują, że młode osoby, ale nie tylko, przywiązują się do nowych technologii. Tego czasu, lata temu, udało się przeprowadzić taki eksperyment polegający na odłączeniu ponad 100 młodych osób na 3 doby od nowych technologii. I tam połapaliśmy takie wątki jakościowe, które wyznaczają 7 takich czynników, które bardzo mocno wpływają na nadużywanie nowych technologii. To jest niekontrolowana inicjacja cyfrowa, czyli te wszystkie sytuacje, kiedy rodzice dają małym, naprawdę małym dzieciom telefon, internet bez kontroli, nieograniczony dostęp do internetu, brak zasad korzystania z mediów cyfrowych, nadaktywność na portalach społecznościowych, brak pasji, hobby i zainteresowań, brak edukacji cyfrowej ze strony rodziców i złe relacje z rodzicami. Tych 7 czynników wpływa w sposób zasadniczy na szansę przyklejenia się, nadużywania, nałogowego korzystania, utraty kontroli przez dzieci i młodzież, utraty kontroli zużywania nowych technologii. I teraz myślę sobie, że jest kilka takich czynników, na które powinniśmy zwrócić uwagę, edukując w sposób zdalny albo podglądając naszych dzieci, bo przecież część z nas jest rodzicami, więc widzimy, jak nasze dzieci używają nowych technologii w domu. Warto o tych czynnikach pamiętać, w szczególności w kontekście tego pierwszego slajdu, który pokazałem, a mianowicie tego wydłużonego czasu ekranowego, ale też tej zawężonej przestrzeni życiowej i izolacji od innych. Pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę, to to, że jeśli nasze dziecko, jeśli nasz uczeń nie potrzebuje do edukacji smartfona, to powinniśmy go nie tyle ściszyć, nie tyle schować, ale w ogóle usunąć z pomieszczenia, w którym się uczymy. Badania prowadzone na świecie, w Tel Awiwie, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, jednoznacznie pokazują, że jeżeli uczymy się z telefonem komórkowym w ręku, a jego nie wykorzystujemy, to bardzo negatywnie wpływa on, jego obecność, na proces zapamiętywania. Po drugie, starajmy się w tym procesie edukacji nie wytwarzać takich zadań czy takich sytuacji, w których nasz uczeń musi zrobić wiele rzeczy naraz. Okazuje się, że jeżeli prowadzimy zdalne nauczanie, natomiast przy tym zdalnym nauczaniu wykorzystujemy naprawdę wiele aplikacji i jeszcze na to nałożymy aplikacje, o których my nie wiemy, że uczeń je używa. Najczęściej są to portale społecznościowe albo bieżące granie w gry cyfrowe, wtedy kiedy nauczyciel przekazuje zadania czy zajęcia, to warto byłoby przed takimi zajęciami z uczniami zawsze powiedzieć, że jeżeli mają jakiekolwiek inne aplikacje, które nie służą i nie są przydatne naszym zajęciom,
to warto byłoby, żeby je odłożyć, wyłączyć. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że najnowsze badania mózgu wykazują, że coś takiego, co się nazywa wielozadaniowością, praktycznie w ogóle nie istnieje. 1% ludzi na świecie rzeczywiście jest super multitasking, ale to jest kwestia wyćwiczonego mózgu albo takich naturalnych predyspozycji. Pamiętajmy, że jeżeli przeskakujemy z zajęcia na zajęcie, z aplikacji na aplikację, z urządzenia na inne urządzenie, to nasz mózg potrzebuje czasu, żeby się przezbroić. Badania pokazują, że potrzeba około 10 minut, żeby rzeczywiście mocno się skupić na konkretnym zadaniu. To się wydaje, że przechodzimy między oknami raz, dwa, trzy, cztery szybko. Natomiast dla procesu zapamiętywania można byłoby powiedzieć, że jest to sytuacja tragiczna. Proszę Państwa, to nie jest żadna nowość, natomiast w czasach wzmożonego wysiłku, ale też obecności naszych dzieci, uczniów, nas samych w świecie cyfrowym, powinniśmy dbać o odpowiednią dawkę snu. Dlaczego? Dlatego, że podczas snu namnażają się takie pozytywne, zdrowe połączenia między neuronami. Natomiast dzieje się bardzo ważna rzecz, a mianowicie tylko w śnie uruchamiana jest tak zwana pamięć długofalowa. To w śnie nasz mózg układa sobie informacje, które spłynęły w ciągu dnia do niego. I jeżeli chcemy, żeby nasz uczeń, nasze dziecko zapamiętało coś, co mamy mu do przekazania na całe życie, to przy wykorzystaniu krótkotrwałej pamięci roboczej tego nie osiągniemy. Osiągniemy to tylko podczas stworzenia warunków dla naszego mózgu związanego z odpowiednią dawką snu. Przepraszam. Dalej. Kolejna rzecz. Wszyscy, jak tu siedzimy, śledzimy i wszyscy, którzy używamy nowych technologii, wiemy, że powiadomienia, które do nas ciągle przychodzą, to są bardzo poważne dystraktory, takie rozpraszacze, które tak naprawdę w dużej mierze uniemożliwiają nam jakąkolwiek koncentrację. Jeśli mamy taką możliwość, a mamy taką możliwość, poprosić uczniów, żeby na czas edukacji nie tylko wynieśli telefony z pokojów, a nawet jak nie mogą, poprośmy ich o wyłączenie powiadomień. Przejdźmy w tryb samolotowy, odłączmy internet, jeżeli nie używamy telefonu do korzystania z internetu, bo znowu będzie to ciągłe sięganie po telefon, sprawdzenie, czy ktoś napisał, zadzwonił, będzie bardzo mocno negatywnie wpływało na proces zapamiętywania. To dość trudne jest, natomiast warto byłoby rozważyć, żeby porozmawiać z uczniami, porozmawiać z własnymi dziećmi, że jeśli już mamy powiadomienia ustawione, to niech one będą wyciszone, niech tylko się pojawią, ale niech nie będą związane z sygnałem głosowym albo z sygnałem no, takim wizualnym, że coś nam rozbłyśnie. Dlaczego? W latach 50. robiono bardzo poważne badania wśród zwierząt, a dokładnie wśród małp. I małpom podawano sok, które one bardzo lubią, ale wcześniej, przed podaniem tego soku, warunkowano te małpy specjalnym dźwiękiem. Czyli jak małpy słyszały ten dźwięk, to one już były tak bardzo mocno pobudzone, bo wiedziały, że zaraz ten sok się pojawi. Badania nad właśnie wystrzałem dopaminowym, tamte badania pokazują, że bardzo duża dawka dopaminy, tego neuroprzekaźnika, który stymuluje nasz ośrodek nagrody w mózgu, czyli nam się robi wtedy dobrze, one nie są największe w sytuacji podania soku małpom, tylko są największe
w momencie, kiedy ten dźwięk usłyszymy. Czyli jeżeli przychodzi do nas powiadomienie i dzieje się to na przykład w przypadku wtedy, kiedy się uczymy, albo kiedy się nie uczymy, jest bardzo duży wyrzut dopaminy do mózgu, nam robi się fajnie, natomiast przesłania nam to w żaden sposób, w całkowity sposób nam to przesłania edukację. Nam jest fajniej na dźwięk, bardziej fajnie na dźwięk dość takiego usłyszanego dźwięku niż podczas gdy czytamy potem wiadomości. Nie wiem, na ile jest to możliwe. Ja przetestowałem to z moimi studentami, natomiast to trochę śmiesznie wygląda, ale przecież zawsze można włączyć kamerę. Warto byłoby, znaczy śmiesznie wygląda w moim przypadku oczywiście, bo ja lubię McDonald'y jeść na przykład. Natomiast jeśli macie możliwość wprowadzać elementy relaksacyjne w proces nauczania, to byłoby super. Tu nie chodzi o to, żeby pół godziny zajęć czy połowę zajęć przeznaczać na medytację. To jest kwestia 2-3 minut, gdzie prosimy uczniów, żeby zamknęli oczy i pomyśleli o fajnych rzeczach. Albo 2-3 minut, gdzie wstajemy i robimy bardzo krótkie ćwiczenia gimnastyczne, które mają pobudzić nasz układ nerwowy, które mają zdjąć stres z naszego kręgosłupa. Wiecie Państwo, co chodzi? Jeśli mamy możliwość, ja uwielbiam zasoby otwarte, cyfrowe w internecie. Natomiast dla cyfrowej higieny warto byłoby przeplatać je analogowymi rzeczami do wykonania. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy używali nowych technologii do prowadzenia zajęć, natomiast zadbajmy o to, żeby ewentualnie praca domowa, którą zadajemy uczniom, miała takie elementy do analogowego wykonania. Bardzo ważna rzecz. To jest rzecz nie tylko dotycząca obecności telefonów komórkowych, ale widzimy to również w kuchni, kiedy o wiele lepiej nam się przygotowuje posiłek, ciasto, wtedy, kiedy mamy uporządkowaną przestrzeń. To nie jest kwestia tylko telefonu komórkowego, to nie jest tylko kwestia wyłączenia aplikacji, ale to jest kwestia, wiecie Państwo, takiego tworzenia w miejscu, gdzie się uczymy, fajnych warunków, żebyśmy siedzieli w wygodnej pozycji, żebyśmy nie byli rozproszeni nie tylko smartfonem, ale innymi rzeczami. Oczywiście trudno o to zadbać w sytuacji, kiedy mamy, nie wiem, pięcioosobową rodzinę, która przez ostatni miesiąc ciągle siedzi na 30-40 metrach kwadratowych. Natomiast jeżeli już wiemy, że dziecko uczy się i zdobywa informacje, to my rodzice powinniśmy dbać o to, żeby im nie przeszkadzać, żeby nie pojawiać się w ekranie, żeby nie włączać, nie wiem, mikserów, bo sobie koktajl chcemy zrobić. To wszystko będzie miało wpływ na to, czy to, co nam nauczyciel przekaże, rzeczywiście zostanie w naszej głowie. Zachęcam do robienia notatek w sposób analogowy. To dobry trening dla naszego mózgu. Okazuje się, że jeżeli prowadzimy notatki w sposób analogowy, to w porównaniu do notatek cyfrowych, notatki cyfrowe robimy szybciej. Szybciej piszemy na komputerze niż manualnie, tak piórem długopisem. To okazuje się, że na poziomie robienia notatek analogowych nasz mózg już wykonuje dodatkową pracę w postaci selekcji tekstu, zapamiętywania tego tekstu. Więc jeśli jest możliwość odświeżenia starego sposobu tworzenia notatek, to byłoby super. Ja nie mówię, że mamy teraz przestać używać notatników cyfrowych, prawda, wirtualnych notatek. Natomiast wiedzmy i pamiętajmy o tym, że takie analogowe czynności są tylko z korzyścią dla naszego mózgu. Dziękuję bardzo.